Za nami rekordowy tydzień. Na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego podano 1427 dawek szczepionki na COVID-19, z czego 334 osoby zaszczepiono drugą dawką. W porównaniu z poprzednim tygodniem zaszczepiono o 531 osób więcej. W ubiegłym tygodniu od 22 do 28 marca na terenie powiatu leszczyńskiego zaszczepiono 570 osób. W tym samym czasie w Lesznie szczepionki podano 857 osobom. W powiecie pierwszą dawkę otrzymało 410 osób, drugą 160. W Lesznie było to odpowiednio 683 i 174. Pełen cykl szczepienia przeciwko COVID-19, czyli dwie dawki, mają za sobą w tej chwili 3994 osoby zaszczepione na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego. Na drugą dawkę oczekuje 8125 osób, którym podano już dawkę pierwszą. W Lesznie szczepienia odbywają się w pięciu przychodniach: Skarbowa, Medeor, Racławicka, Wigor Med i Ventri. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, który znajduje się na liście szpitali węzłowych, szczepieni są pracownicy ochrony zdrowia zaliczeni do tzw. grupy 0 oraz nauczyciele. Na terenie powiatu leszczyńskiego jest 7 punktów szczepień, po jednym w Lipnie, Wijewie, Osiecznej, Włoszakowicach, Święciechowie, Krzemieniewie i Rydzynie. Dzienne raporty szczepień dostępne są na rządowej stronie internetowej gov.pl.